Witam wszystkich zakochanych w hulajnogach, też się do Was zaliczam. I oto moja nowa hulajnoga, nazywa się Kugo. O, tutaj jest zrzut z ekranu, a tutaj jeszcze nie rozpakowany karton. Proszę bardzo, jest ta sama. I chciałabym się z Wami podzielić troszkę moimi wrażeniami i moją wiedzę już na ten temat, bo to jest moja druga hulajnoga, także później porównamy ją do FMJ. Tutaj sobie leży. No i ta hulajnoga niestety już jest zepsuta. Zobaczycie, czy warto kupić trochę większą, trochę mniejszą może hulajnogę. Być może macie różne potrzeby, więc postaram się tutaj podzielić z Wami swoją wiedzą. Tak jak widać tu z ekranu, Polska w magazynie, tak jest napisane. Oznacza to, że zamawiacie na AliExpress normalnie, ale nie czekacie miesiącami na tą hulajnogę, dlatego że jest w magazynie w Polsce. Ja czekałam na hulajnogę od czasu zamówienia, myślę, że to było 4 czy 5 dni i to jeszcze był weekend w międzyczasie. W związku z tym naprawdę bardzo szybko. Kosztuje 340 dolarów prawie i wychodzi to na polskie złote około 1300 zł, 1311 zdaje się zapłaciłam. Także całkiem ta cena jest całkiem przystępna w porównaniu do hulajnóg, które są w Polsce w sklepach. I no zachęcam, żeby się tutaj zapoznać z tymi moimi uwagami, dlatego że być może będzie to alternatywa do Xiaomi, która jest całkiem fajna, ale trochę droższa i trochę cięższa. To, co mnie przekonało do tej hulajnogi tutaj, to może najpierw zobaczmy tutaj na zdjęciu, to fajny wyświetlacz. Obejrzyjcie sobie filmik na YouTubie, jakiś inny, jakiś może właśnie od producenta, gdzie jest wszystko pokazane. Naprawdę tam jest rewelka. Wszystko widać. Nie zależało mi na aplikacji na smartfona. Wolę właśnie mieć coś takiego, jak taki właśnie fajny wyświetlacz. Tutaj jest również dzwoneczek, jak się przyjrzycie. Jest również dzwoneczek. O, tu może będzie widać. Jest światło, jest dzwoneczek, włącznik, wyłącznik, tak? O, takie oczywiście pokazuje, jak prędko jedzie hulajnoga. To, co jest kiepskie, niestety, no to ta manetka. Manetka jest chuda i manetka niestety jest takiego plastiku, na pewno byle jakiego. Okej, widać to? Dobrze. W każdym razie sam wyświetlacz jest cud miód, jest bardzo fajny. Zależało mi też, żeby można było ją uruchomić właśnie palcem, właśnie przez... O, tu jest jeszcze do ładowania, tak chyba? Tak mi się zdaje. Nie, przycisk włączenia, wyłączenia. Właśnie na tym mi zależało, dlatego że słyszałam, czytałam w internecie, że jeśli macie uruchomienie albo unieruchomienie hulajnogi poprzez smartfona, no to czasami może się zdarzyć, że nie pojedziecie. Ok. Trzy różne kolory. Proszę. I jest user manual. To znaczy, że jest instrukcja obsługi, co się rzadko zdarza. Powiem Wam szczerze, rzadko się zdarza, żeby była instrukcja obsługi. Trzeba sobie dochodzić samemu. Tak było w przypadku mojej pierwszej hulajnogi FLJ. Dobrze. Teraz popatrzmy sobie dalej na tą specyfikację. Jest to dosyć mocna hulajnoga, 350 W i jak widzicie kółka ma 8 cali. Jest to sporo i to się niestety przekłada na ciężar hulajnogi. Hulajnoga waży tutaj według specyfikacji 11 kg, tak? Tutaj widać 11 kg. No, a tu jest napisane, że 8,5 cala. Zobaczymy, ile tych cali jest potem, jak ją rozpakuję. Paczka była dosyć ciężka, 15 kg. No, ale nic. To wszystko też powinno mieć odzwierciedlenie w tym, jak będzie się wygodnie jechało.
po drodze, szczególnie w mieście, po chodniku, gdzie jest pozbruk, gdzie są płyty chodnikowe nierówne, gdzie jest mnóstwo krawężników. Przypuszczam, że przez krawężniki tak trzeba będzie wyższe jakieś przeprowadzić tą hulajnogę, natomiast no, powinno być to bezpieczniej. Na poprzedniej hulajnodze wywróciłam się 3 razy, przyznam się szczerze. Pierwszy raz usiłowałam przejechać przez park, no i to była wystająca kępa trawy. Drugi raz była zaliczona dziura, zresztą niedaleko mojego własnego domu, dziura w chodniku. No i trzeci raz to było taka historia, że wjechała we mnie rowerzystka, bo myślała, że też jestem rowerem. No śmieszne, ale w sumie powiem Wam szczerze, że do dzisiaj boli mnie kolano po tym upadku. Okej. Tu mamy, że wheel size, czyli wielkość koła jest 8,5. No i one są tutaj, to jest ten model tutaj, Kugo i Xiaomi. Macie od razu porównanie, tak? Kugo i Xiaomi. Jest lekka różnica. Speed modes są 3 różne prędkości przy Kugo, 2 różne prędkości przy Xiaomi. Jest też moc silnika większa przy Kugo, tak? Maksymalna prędkość 30 km na godzinę, Xiaomi 25. Należy przypuszczać, należy w ogóle sobie troszeczkę, no, wszystko zależy tak naprawdę od tego, ile ważymy. Jeśli ktoś waży dużo, to będzie oczywiście jechał wolniej. Te specyfikacje są, myślę, dla osoby około, nie wiem, 50 może do 70 kg wagi. Natomiast no, te osiągi są niekoniecznie osiągalne. Dalej, load, czyli nie road, tylko load, tu powinno być 120 kg przy Kugo i 100 przy Xiaomi. Co tutaj dalej ciekawego? Jeśli chodzi o climbing gradient, jeśli mamy jakiś chodnik, który idzie do góry, czy na dróżkę, 15-14 stopni, myślę, że to jest porównywalne. Wielkość kół jest taka sama, 8,5 inch cala, znaczy, że są no, tutaj identyczne, natomiast mamy w Kugo, mamy te opony niepneumatyczne, czyli nie ma tam powietrza, natomiast w Xiaomi mamy powietrze i to są plusy i minusy. Ja zdecydowałam się między innymi też ze względu na te opony, na te twarde opony, na Kugo, bo nie chcę się tymi oponami zajmować. Ludzie mówią, że dmuchane opony są najnormalniej w świecie bardziej miękkie, czyli że wszelkie nierówności, które musimy pokonać, no nie odczuwamy tych drgań tak bardzo. Jednak powiem Wam, że no próbowałam na różnych hulajnogach jeździć i dla mnie różnica była na tyle niewielka, że ważniejsze było to, żeby się tymi oponami nie zajmować, to znaczy, żeby ich nie pompować, żeby się nie martwić, że one eksplodują na jakimś odłamku szkła, czego w mieście jest bardzo dużo, szczególnie po weekendzie, więc no, spokojniejszą głowę będę miała, nie będę się bała, że nagle coś wybuchnie i ja się po prostu wywrócę. Jeśli chodzi o odległość potrzebną do hamowania, no to jest to samo 4 metry, aplikacji nie ma, tak jak mówiłam, aplikacji nie ma, nie zależało mi zupełnie na tej aplikacji. No i jest za to wyświetlacz, na czym faktycznie wszystko możemy sobie zobaczyć. No i wysokość. Następna fajna rzecz to to, że możemy sobie dostosowywać wysokość ramy. Są 3 różne wysokości, jest to rewelka. Czyli i osoby niższe, i osoby średniego wzrostu, i bardzo wysokie mogą w zależności od tego, jakim będzie wygodnie, sobie tą ramę podwyższyć, tą kierownicę, czy tam jak to się nazywa, ramę. Dobra, waży 11 kg, natomiast Xiaomi 12,5. Jest to no, 1,5 kg więcej, może mało,
Może dużo zależy, ale w momencie, kiedy mamy naprawdę wejść na przykład na trzecie piętro, to już odczujecie. Okej. Co tutaj dalej? No dalej są już zdjęcia. O, tutaj widać właśnie, jak możemy sobie podwyższyć, że możemy sobie podwyższyć tą ramę. To tak szybciutko, dlatego że faktycznie są filmiki, może, które są lepsze niż ten mój w tej chwili. Chociaż nie wiem, czy podadzą tyle komentarzy. Popatrzcie na to, że jest amortyzacja, tak? Jest amortyzacja i następna bardzo ważna rzecz, że jest błotniczek. Poprzednia hulajnoga, ta, która tutaj leży zepsuta FLJ, nie miała tego błotniczka. I wierzcie mi, jeśli była mokra nawierzchnia, to ja byłam do kolan pochlapana wodą i wodą, błotem. I nie wyglądało to fajnie, ani nie było to fajne. Natomiast błotniczek tutaj to była następny plus tej hulajnogi, dla której się właśnie zdecydowałam, dla którego się zdecydowałam kupić tę hulajnogę. Dobrze, no i amortyzacja, która jest tutaj widoczna, takie, no tutaj te rzeczy, tu w tym miejscu, to jest amortyzacja. Jeśli jest na zewnątrz, wszyscy mówią, że jest fajniejsza. U mnie w tym poprzednim była tutaj schowana. I to były też takie sprężynki. Nie było źle, ale żeby było jakoś rewelacyjnie, też nie powiem. Tu jest climbing, czyli wspinanie, podjazd pod górę. No i tutaj właśnie widzicie sobie bardzo fajny wyświetlacz. Naprawdę jest fajny. Zobaczcie, żadna hulajnoga nie ma takiego fajnego wyświetlacza jak ta. Okej. No. I tutaj jeszcze więcej. No i aha, no właśnie. I można złożyć rączki. Co jest bardzo ważne przy parkowaniu, przy chowaniu gdziekolwiek, tak? Jest to naprawdę fajna funkcja. Będzie o wiele łatwiej gdzieś się schować pod stół, czy nie będzie przeszkadzała w tramwaju, jak będziecie chcieli pojechać gdzieś tramwajem i wziąć tą hulajnogę. Tutaj widać, jak ona się składa. Okej. No i bateria, i tutaj światełko bardzo fajnie świeci. Zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości. Tutaj jeszcze raz widać lampę. I również amortyzacja z tyłu. Ta sprężynka pod spodem. Wszelkie sprężynki to jest amortyzacja. Błotniczek i zarazem nożny hamulec z tyłu. Tutaj światełko bardzo ładnie widać. Również jest takie światełko z tyłu, czerwone, jak zatrzymujemy. O, proszę. I wszystko na ten temat, póki co. I za chwilę będziemy rozpakowywać moją hulajnogę, żebyście zobaczyli, jak ona wygląda. Ok. Jeszcze raz wyświetlacz. No i jeszcze raz specyfikacja. Myślę, że na razie starczy. I za chwilę rozpakujemy ten tutaj karton. Zwarta i gotowa, nożyk jest. Może nie będę Wam pokazywać, jak ja to robię, jak się zmocuję z tym tutaj kartonem, tak? Za chwileczkę się połączymy znowu. Jest, wychodzi. Czyli w takim kartonie zewnętrznym jest drugi karton. Proszę. O, i mamy taki ładny czarny karton. Kugą z tyłu. Piękne zdjęcie jeszcze. Piękny rysuneczek. No i otwierania ciąg dalszy. I tu już widzimy środek. Proszę bardzo. Tutaj będzie kabel zasilania na pewno. Tu kolejny. Na pewno będzie to wszystko napisane w instrukcji, skoro mówią, że jest instrukcja. Tu jest pieczęteczka. Wszystko po chińsku. Jaka ładna. Ok. I będziemy dalej to wyciągać.
No dobrze, idzie zabezpieczenie. Zdejmujemy. Jedno, zdejmujemy drugie. Okay. Widać, że ładnie są złożone rączki. Nie trzeba będzie ich dokręcać. No, proszę, jak ładnie sobie leży. No, kółka są spore, powiem szczerze. Co tutaj mamy? Teraz zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. A tu jest ładowarka. Ok, ładowarka, niech sobie będzie. Co tutaj dalej? Tu mamy user manual. Faktycznie jest instrukcja obsługi. Proszę, wszystko się znajduje jak należy. Można sobie poczytać. Ok, w jaki sposób się składa, rozkłada. I w jaki sposób wszystko działa. Piękna instrukcja. Instrukcja jest po angielsku, ale myślę, że dla większości z Was to nie będzie wielki problem. W końcu angielski mamy w szkole. Zachęcam do nauki. No dobrze. Trzeba będzie przed uruchomieniem w ogóle się zapoznać. Zachęcam do czytania różnych manuals. Nie tylko może to być dobre ćwiczenie na język, ale również możemy się na przykład dowiedzieć, że nie powinno się od razu tego urządzenia ruszać, tylko najpierw trzeba bardzo, bardzo mocno naładować. To znaczy nawet jeśli jest naładowany do końca, co pokazuje wyświetlacz, to i tak trzeba zostawić jeszcze pod prądem taką hulajnogę przez następne, nie wiem, czy 12 godzin, czy 24. Mam nadzieję, że to gdzieś tutaj wyczytam. Także pamiętajcie, niech Was nie kusi, żeby od razu gdzieś pojechać na tej hulajnodze, tylko troszkę cierpliwości. Będzie wtedy być może ta bateria lepiej funkcjonowała, dłużej funkcjonowała. No, zobaczycie sami. Okay. I teraz będę wyciągać dalej tę hulajnogę, ale potrzebuję dwóch rąk, więc mała przerwa.